Debata jedynki. Zwracam się do budowniczych Solidarności o zorganizowanie zebrania podpisów w celu wymuszenia zawieszenia używania nazwy Solidarności przez kierownictwo związku do momentu pozbycia się takich szkodników jak między innymi Guzikiewicz, Duda. Nie można pozwalać na niszczenie naszej spuścizny, napisał na Facebooku Lech Wałęsa. Solidarność Stoczni Gdańskiej uzyskała zgodę wojewody pomorskiego na organizację cyklicznych zgromadzeń w Gdańsku pod pomnikiem poległych stoczniowców. Decyzja wydana została na okres 3 lat. W tej sprawie odbywa się wielki spór nie tylko w Gdańsku, ale wielki spór ogólnopolski, bo 4 czerwca jest datą, która budzi kontrowersje. Budzą kontrowersje również pomysły na sposób świętowania 4 czerwca, 30-lecie 4 czerwca 1989 roku. I o tym debatować będziemy dziś w jedynce. Michał Rachoń, witam serdecznie, witam również naszych gości. Są z nami Andrzej Rozpłochowski, działacz opozycji w okresie PRL, jeden z współtwórców Śląskiej Solidarności. Witam Andrzeja Kołodzieja, również działacza Solidarności, sygnatariusza porozumień sierpniowych, działacza Solidarności oraz Solidarności Walczącej. Witam Karola Guzikiewicza, szefa Solidarności w Stoczni Gdańsk, który jest też bohaterem tych ostatnich dni i uczestnikiem. Połączymy się również z Ryszardem Majdzikiem, jednym z działaczy opozycji antykomunistycznych. Szanowni panowie, witam serdecznie w radiowej jedynce. Pierwsze pytanie kieruję do Karola Guzikiewicza, no, który był uczestnikiem tych wydarzeń z ostatnich dni, uczestniczył w konferencji prasowej razem z prezydent Gdańska, panią prezydent Dulkiewicz, która w trakcie konferencji wypowiedziała następujące słowa skierowane do wojewody pomorskiego, który wydał decyzję o zgromadzeniu cyklicznym pod krzyżami przed stocznią Gdańsk, przed historyczną bramą Stoczni Gdańsk. Panie wojewodo, ja do pana dzisiaj z tego miejsca apeluję o to, żeby pan był urzędnikiem państwowym przestrzegającym prawa, a nie kacykiem politycznym działającym na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości, albo pana Karola Guzikiewicza. Chwilę później pani prezydent zarzuciła z kolei Karolowi Guzikiewiczowi, że język, którego używa, to język przepełniony nienawiścią i nie licuje z duchem, który powinien towarzyszyć obchodom 4 czerwca. Karol Guzikiewicz, jak odniesie się do tych słów i z jakiego powodu Solidarność zdecydowała się na to, aby zgłosić organizację wydarzenia cyklicznego w tym miejscu, wiedząc, że władze miasta chcą tam również w tym czasie organizować swoje obchody? Przede wszystkim trzeba od początku, bo słuchają nas ludzie, którzy pamiętają 80. rok i wcześniej, ale też ludzie, którzy czasami nie wiedzą, dlaczego jest pomnik poległych stoczniowców, że pomnik poległych stoczniowców formalnie poświęcony wydarzeniom ofiarom grudnia 1970 roku, ale i również w trakcie budowy pomnik powstał w wyniku postulatów sierpnia 80. Ale w fundamencie tego pomnika, gdy budowano go bardzo szybko, bo kilka miesięcy tylko, są prochy Polaków z Monte Cassino, są prochy i ziemia ze Smoleńska, z Katynia i z wielu miejsc kaźni, gdzie Polacy walczyli o wolną Polskę w czasie II wojny światowej. Dlatego ten pomnik jest symbolem walki Polaków o wolną Polskę. Do tego nie mówiliśmy często, ale to dzisiaj powiemy szczegółowo. Do 1996 roku teren pomnika poległych stoczniowców oraz budynki, tam są dwa wieżowce obok, był własnością stoczni i wszystko, co się działo, musiało być za zgodą stoczni. I to było naturalne, że to stocznia decyduje, co się ma dziać, to Solidarność decyduje, bo to był majątek stoczni. Jedynie pomnik byłem właścicielem pomnika, był społeczny komitet. Od 1996 roku, po upadłości stoczni, ten teren przyjął miasto, no i zaczęły się różne problemy, brak współpracy, nawet kto zasadzi kwiatki i tak dalej. I niestety, ostatnie lata to czara goryczy.
Całe szczęście na różnych uroczystościach patriotycznych, rocznicowych, 31 sierpnia, z udziałem prezydenta Piotra Dudy, z udziałem władz kościelnych, zadyma, którą robił Komitet Obrony Demokracji i Obywatele RP. No, nie było opamiętania. Dlatego już rok temu Solidarność Regionalna postanowiła, że trzeba coś z tym zrobić. Pierwszy wniosek o cykliczne to daty 13 grudnia stan wojenny, 16 grudnia grudzień 70 i 31. Czyli pierwsze trzy daty zostały zarezerwowane w tamtym roku w lecie dla regionu gdańskiego. Ale wiedzieliśmy, że trzeba pójść krok dalej. Ustaliliśmy z regionem gdańskim i z Komisją Krajową, że tym razem wystąpi komisja, najniższa komórka związkowa, czyli komisja zakładowa. I wystąpiliśmy jeszcze o 5 dat. Te daty to 10 kwietnia, ze względu właśnie nie tylko na tragedię smoleńską 2010, ale również ze względu na to, że tam są prochy z Katynia naszych oficerów. Również data 3 maja, patriotyczna. Również 4 czerwca, nie tylko ze względu na okrągły stół, ale również ze względu na obalenie, na to, co się działo 4 czerwca 91 roku, czyli obalenie rządu Jana Olszewskiego, pierwszego rządu wolnej Polski, po pierwszych wolnych wyborach do Sejmu. Również 14 sierpnia, taka data, która zawsze była zapomniana w większości polityków, bo nie wszyscy się załapali 14 sierpnia, data rozpoczęcia strajku w Stoczni Gdańskiej w 80 roku i 11 listopada. Złożyliśmy formalny wniosek, umotywowaliśmy, ale powiedzieliśmy sobie, że nie jedna komórka, że będziemy wspólnie decydować, że Plac Solidarności jest... Nie zawłaszczamy tego placu. No dobrze, sami, ale pani jedno. Prezydent Gdańska mówi tak, zachodzę w głowę, jak to możliwe, że choć od miesięcy bardzo głośno mówimy, że Święto Wolności i Solidarności, także 4 czerwca, jest dla każdego, także dla Karola Guzikiewicza i dla pana wojewody Dariusza Drelicha, to święto może tak podzielić. To są słowa pani prezydent z konferencji prasowej. Jakie pan komentuje za chwilę Andrzej Rozpuchowski? To święto dzieli, bo ocena 4 czerwca jest i różna. Dzisiaj zanim tu przyjechałem do studia, zobaczyłem sondaż Gdańszczan. Na portalu nieprawicowym, nielewicowym, na portalu trójmiasto.pl głosowało ponad 1500 mieszkańców Gdańska. Ponad 60% tych, którzy głosuje, głosowało w tym portalu trójmiasto.pl. Prawie 60%, bo chyba 58%. Nie jest za tym, żeby to święto świętować. Dlaczego? Dlatego, że 4 czerwca 1989 w perspektywie tamtych czasów no wyglądało, że było to zwycięstwo. Wygraliśmy 100% do Senatu i 35%, bo tyle mogliśmy tylko wygrać, do Sejmu. Po dwóch latach powinno to się zmienić. Po dwóch latach były wolne wybory, już prawidłowe. Ale ten układ okrągłostołowy, który wtedy podpisano, nie działał 2 lata. Działał ponad 30 lat. I za co mamy największe pretensje? Za to, że przez 30 lat w demokratycznym państwie już nie ukarano winnych grudnia 70, nie ukarano Kiszczaka, nie ukarano Jaruzelskiego i innych masakry w stanie wojennym, zabójstwa księdza Popiełuszki, mocodawców zabójstwa księdza Popiełuszki, były takie możliwości w wolnej Polsce. I niestety nie tylko wymiar sprawiedliwości, który był skorumpowany i powiązany z tamtą władzą, dopiero obecna władza reformuje ten wymiar, ale również ci, co rządzili. Również Lech Wałęsa, który dał parasol ochronny tym właśnie ludziom, a dzisiaj pokazuje swoim postanowieniem, że dalej broni tych ludzi, dalej Andrzej broni ubeków. Andrzej Rozpuchowski, jak odczytuje te słowa, ten apel Lecha Wałęsy o to, aby Solidarność, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, przestał nazywać się Solidarność tak długo, jak tacy ludzie jak Karol Guzikiewicz czy Piotr Duda będą na ten związek mieli wpływ? Pan jest jednym z twórców Solidarności. Panie redaktorze, takie słowa, zresztą nie pierwsze w tym stylu Lecha Wałęsy, są słowami prowokacyjnymi. Jeżeli postawilibyśmy sobie pytanie, co jest zadaniem agenta, który pracuje na rzecz jakichś służb,
tak jak TW Bolek pracował na rzecz Służby Bezpieczeństwa, sił służących złu. Zadaniem agentów jest sianie prowokacji, dezorganizacji, skłócania, właśnie sianie podziałów między ludźmi. No ale jeżeli Służba Bezpieczeństwa nie istnieje od 30 lat. Lech Walesa był właśnie współpracownikiem w latach 70. Jakież to ma znaczenie dzisiaj? Zmierzam do tego, że niezależnie od tego, czy są dokumenty, prawda, dalej czy nie dalej, Lech Wałęsa w dalszym ciągu zachowuje się jak agent. Zachowuje się, skłóca, rzuca prowokacyjne rzeczy. Powiedział, że przywódcy dzisiejszej Solidarności Piotra Dudę, kolegę Guzikiewicza, należy wyrzucić. Solidarność ma się pozbyć takich ludzi, bo jak nie, to ma utracić, takich szkodników, należy przepraszam odebrać. Bardzo, dodam, bo cytat brzmi, do momentu pozbycia no się właśnie takich szkodników. No właśnie, ja chcę powiedzieć tak, ja jestem nie tylko czołowym budowniczym śląskiej Solidarności, ale także krajowej, na całym szczeblu. Od początku do końca byłem bardzo blisko przy Wałęsie, we wszystkich spotkaniach najważniejszych i tak dalej władz krajowych Solidarności. I za co po wprowadzeniu stanu wojennego zapłaciłem zupełnie inną, gorszą cenę aniżeli Lech Wałęsa. I teraz powiem tak, jeżeli Lech Wałęsa uważa się za budowniczego Solidarności, to ja oświadczam, że on nigdy takim budowniczym nie był. On był wielkim hamulcowym. On bardziej zwalczał niepodległościowe dążenia niepodległościowych działaczy Solidarności, aniżeli angażował się w walkę z komunistyczną dyktaturą PRL-u. Jeżeli chodzi o spuściznę, jak on powiedział, swoją, że ci szkodnicy rzekomi teraz zagrażają spuściźnie Wałęsy i jemu podobnych, to ja bym chciał, że ta spuścizna jest tyle warta, że należy ją bardzo szybko spuścić wodą i zapomnieć. Jest na śmietniku historii, bo to wszystko, co on robi, on się dalej zachowuje jak człowiek służący nie wiadomo komu, tylko nie Polsce. No dobrze, ale spór, który przecież w tej chwili obserwujemy, który do lada moment już jest w pewnym sensie na ustach całej Polski, jest sporem o to, w jaki sposób świętować 4 czerwca, rocznicę Okrągłego Stołu, rocznicę wyborów i wszystkiego, co do tych wyborów prowadziło. Andrzej Rospłochowski, Solidarność mówi, że nie chce wystąpień politycznych pod pomnikiem stoczniowców. Pani prezydent Gdańska mówi, wiec polityczny będzie gdzie indziej. No to na czym polega problem? Ja w pełni popieram stanowisko kolegów Stoczni Gdańskiej Solidarności, których tutaj uosobieniem jest kolega Guzikiewicz. W pełni się zgadzam. Żadnych wystąpień politycznych, które by miały czołobitnie wielbić zdradzieckie pakty Okrągłego Stołu z 1989 roku. A przecież oni chcieliby na Placu Solidarności pod pomnikiem upamiętniającym przelaną krew polskich robotników, polskich stoczniowców, chcieliby wygłaszać dzisiaj peany przeciwko pamięci takich ludzi, przeciwko dokonaniom prawdziwych, uczciwych Polaków. Do tego nie wolno dopuścić. I również chcę powiedzieć, że ja należę do tych osób, dla których 4 czerwca 1989 nie jest terminem do upamiętniania, do czczenia. Ja również osobiście pamiętam jedynie 4 czerwiec 1981 jako datę haniebnego obalenia pierwszego demokratycznego rządu Jana, premiera świętej pamięci Jana Olszewskiego. Rozumiem, mówimy o 1992. Przepraszam bardzo, przejęzyczenie. Więc ja, taki 4 czerwiec dla mnie jest istotną datą, bo to była próba zahamowania, zatrzymania nadziei Polaków na lepsze życie po 3-letnim okresie dużych niegodziwości, jakie zaczęły się dziać po Okrągłym Stole i po tak zwanych pseudowyborach 4 czerwca 1989 roku. Czyli reasumując,
bardzo dobrze, ktokolwiek chce 4 czerwca 89 przyjść pod pomnik koło Stoczni Gdańskiej, złożyć wiązankę kwiatów, tak. Kto chce tam wygłaszać polityczne przemówienia, nie. W pełni się z tym zgadzam, również jako budowniczy pierwszej Solidarności. Andrzej Kołodziej, w takim razie słowa pani prezydent Gdańska mówią o tym, że wszyscy są mile widziani na tych obchodach. Pani prezydent mówi, że to mają być obchody dla wszystkich, a więc również dla tych, którzy nie zgadzają się z panią prezydent, czy z panem premierem Donaldem Tuskiem, przewodniczącym Rady Europejskiej, czy innymi politykami, którzy zapowiedzieli swój udział w tych obchodach. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, Panie Redaktorze. No, tak się zastanawiałem ten, czy chcę przyjść do tego studia i mówić o tym, bo ja byłem zastępcą Lecha Wałęsy, zarówno przy podpisywaniu porozumień sierpniowych, potem przy tworzeniu Solidarności, jak słyszę, że on mówi o połączeniu jakichś dwóch Solidarności, to nie wiem, co on sobie już wymyślił. Ale ten to tak... 4 czerwiec to jest taki dzień... Ja przed tym 4 czerwcem zostałem wyrzucony z Polski, deportowany razem z Kornelem Morawieckim. I u redaktora Giedroycia napisałem, co nam grozi. To się nazywa, taki artykuł prosty jest dostępny w internecie. Współrządzić czy konspirować? Czy mamy się zdecydować na budowanie Polski niepodległej, czy dogadać się z komunistami? I gdzieś tam w którymś momencie pozostaliśmy jakoś, chyba nie wszyscy bardzo rozumieją to do końca, że ten wybór takiego porozumienia i sprzedania polskiej wolności dla to, co zrobił Lech Wałęsa, o czym mówi Karol czy Andrzej, sprzedanie za jakąś tam gwarancję bezpieczeństwa i do tej pory nie zostali rozliczeni. Lech Wałęsa miał swoje za uszami i dobrze o tym wie. I może by przyszedł czas na to, żeby powiedział, przestał mówić o kosmitach i o tym, że to sam dokonał Solidarności. Bo kiedyś tak mówił, że został natknięty Duchem Świętym, to już ten... nie wiem, jak chce, niech porozmawia ze mną, bo pamiętam, jak przyjechał z wizyty w styczniu 81 roku od papieża naszego Jana Pawła II. I tak przyjechał, to jako jego zastępca, tak zapytałem i Lechu, a jak wrażenie po wizycie w Watykanie? A on mi powiedział, znam mądrzejszych ludzi. Myślał o sobie, przepraszam, to jest chyba sentencja Lecha Wałęsy. Ryszard Majdzik jest z nami również. Kiedy przygląda się pan tej dyskusji, jesteśmy w połączeniu telefonicznym z Ryszardem Majdzikiem, kiedy pan jest również działaczem Solidarności, tej antykomunistycznej, tego antykomunistycznego zrywu. Kiedy słyszy pan o tym sporze, o tym, że językiem nienawiści nazywane są wypowiedzi Karola Guzikiewicza i kiedy słyszy pan o apelu o to, aby Solidarność zrobiła miejsce dla władz samorządowych Gdańska pod pomnikiem przy organizacji obchodów 30-lecia 4 czerwca 1989 roku. To co pan na ten temat myśli? Ja się słucham tutaj Andrzeja Kołodzieja. Przede wszystkim dzień dobry państwu. Jestem po prostu... Jak to powiedzieć, sumować, że po prostu zawiedziony tym wszystkim, co robi ten agent Bolek Wałęsa. No przecież, proszę Państwa, to Andrzej wspomniał Kołodziej, że jakiś kosmici, prawda? Dla mnie to jest największe nieszczęście. To jest największy kretyn,
którego Polska ma, po prostu kretyna. No dobrze, ale przepraszam, ja apeluję jednak, tutaj powstrzymajmy się od tego rodzaju określeń. To jest były prezydent Rzeczpospolitej, czy nam się to podoba, czy nie. To jest były szef Solidarności, no i który podnosi dzisiaj taki argument, mówi, że ta Solidarność, która jest dzisiaj, to jest Solidarność, która powinna przestać nazywać się Solidarnością. Ryszard Majdzik. Znaczy, ja tutaj wspomnę, że nie powinna się nazywać, tylko Wałęsa po prostu. To był człowiek, który był przysłany przez agenturę, czyli przez SB, Służby Bezpieczeństwa, aby kontrolować Solidarność, aby wolności do końca nie było nam danej. Dalszą mamy później, okrągłe stoły, to wszystko, konstrukcja Kiszczaka. Przecież to Kiszczak robił konstrukcję z Wałęsą i swoich kolegów, którzy w większości byli agentami, a jak nie, to byli nieświadomymi, którzy brali udział w Magdalence okrągłe stole, gdzie dokonano zdrady narodu polskiego, zdrady naszej walki o wolność, o niepodległość Polski. Panowie, i to pytanie kieruję do Andrzeja Rospuchowskiego i za chwilę będę o to pytał również Karola Guzikiewicza. Nie jest tajemnicą, bo wielokrotnie o tym publicznie mówiliśmy, że marzą nam się obchody właśnie tego wielkiego święta wolności, demokracji i tego, od czego zaczęła się prawdziwie obywatelska postawa w Polsce. To mowa o święcie wspominającym 4 czerwca 1989 roku. Czy to nie jest jednak tak, że ta prawdziwa obywatelska postawa w Polsce to nie był 4 czerwca 89 roku i te wybory, tylko wszystko to, co do tych wyborów, do tego wymuszonego aktu wyborczego w części tylko wolnego doprowadziło, czyli całe lata konspiracji przeciwko komunistom, walki zbrojnej przeciwko komunistom bezpośrednio po II wojnie światowej, kolejne zrywy, Poznań, Gdańsk, Wybrzeże, no również sierpień 80 roku, również stan wojenny, to chyba wtedy, mam wrażenie, kształtowały się postawy obywatelskie, a raczej przypominaliśmy sobie jako społeczeństwo, jako naród o tych postawach obywatelskich, które gdzieś tam głęboko w historii narodu polskiego tkwiły, a były zniewolone w czasach, kiedy rządzili komuniści. Andrzej Rospuchowski. Ja powiem tak. Porozumieniami sierpniowo-wrześniowymi 1980 roku dokonał się w Polsce cud na miarę całego narodu i powstała Solidarność. Prawie 10-milionowa organizacja, która formalnie miała strukturę związku zawodowego i bardzo mądrze w systemie totalitarnym, komunistycznym to było pomyślane i osadzone, bo najtrudniej było z tym walczyć. Natomiast w swoim duchu i w pragnieniach olbrzymia większość ludzi tamtej Solidarności miała na celu nie najważniejszą troskę o więcej jakichś ubrań ochronnych w zakładzie pracy, o poprawianie sobie, pozłacanie krat więzienia, tylko celem, na przykład moim, było obalenie socjalizmu, obalenie komunizmu w Polsce i wolna Polska. Panie Andrzeju, ale ja muszę dopytać, bo tak. Kiedy czytamy 21 postulatów ze Stoczni Gdańskiej, to tam tych rzeczy, o których pan mówi i które z pewnością wszyscy z perspektywy tak właśnie oceniamy, tych rzeczy tam nie było albo były w pewnym niewielkim stopniu. Tam faktycznie były postulaty związkowe, postulaty związane ze sposobem organizacji pracy, no faktycznie trudnymi warunkami, które mieli wówczas robotnicy, ale to, o czym pan mówi, nawet jeśli było wyczuwalne, nawet jeśli było programem tym niedeklarowanym, no to wśród postulatów jest tego niewiele. To jest oczywiście, ale są też rzeczy, o których pan powiedział. Oczywiście ja przede wszystkim nie jestem osobą, która pisała te postulaty. Ja miałem na Hucie Katowice, w Dąbrowie Górniczej, przewodziłem ruchowi, który miał własne postulaty. I dla nas najważniejszym postulatem było to, aby porozumienie gdańskie obowiązywało na terenie całego kraju. I powiem tak, wtedy, w tamtym czasie, te postulaty, które zrodziły się głównie w środowisku robotniczym stoczniowców Gdańska, to można zrozumieć, tylko bardzo szybko coraz więcej ludzi rozumiało ten sens podstawowy, że istnienie nawet
rzeczywiście wolnych związków zawodowych i polepszanie bytu pracowników, ludzi, Polaków w systemie dyktatury komunistycznej jest mrzonką, jest nierealne. Socjalizm i wolność nie idą w parze. Dlatego też coraz więcej ludzi szło dalej, wykorzystując bazę Solidarności do poszerzania przyczółków wolności. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących wolności związków zawodowych to był dynamit podłożony pod system, który mienił się systemem reprezentującym robotników i w tym wielkim zrywie ta właśnie kwestia stanęła jako kwestia podstawowa, fundamentalna, odbierając legitymację komunistom nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo to właśnie robotnicy się zbuntowali, a nie ktokolwiek inny. Oczywiście, panie redaktorze, my w Hucie Katowice, jeszcze zanim powstała Solidarność 17 września 1980 roku, na mocy porozumienia delegacji z całego kraju, które wtedy kilkadziesiąt delegacji się zjechało, myśmy w pierwszych dniach września 1980 roku wydrukowali na poligrafii Huty Katowice międzynarodowe pakty praw człowieka i obywatela, które były przez reżim komunistyczny na zewnątrz kraju podpisane, natomiast nie były realizowane. I te wszystkie swobody wolnościowe, także wolnościowe swobody dla kształtowania się wolnego ruchu związkowego, pracowniczego, były nierealizowane, były zupełnie, prawda, uniemożliwiane. Dlatego myśmy szybko rozumieli, że trzeba komunistom wyrywać jak najwięcej skrawków wolności, a nie próbować się ugadać, podzielić władzą. Bo jeżeli w taką drogą pójdziemy, to my niczego dobrego nie załatwimy. No, ta solidarność, która dziś jest solidarnością, której nazwy zmiany żąda Lech Wałęsa, jest właśnie solidarnością, która powstała w wyniku podpisania, honorowania później tych porozumień i już w wolnej Polsce ten działający związek zawodowy to ciągle jest związek, który odnosi się do postulatów, w których Polacy żądali akceptacji niezależnych od partii pracodawców wolnych związków zawodowych. Panowie, chciałem poruszyć jeszcze dwie kwestie. Jedna kwestia jeśli do Karola... Jeśli mogę włączyć do tego, co mówił Andrzej... To bardzo proszę krótko, bo jeszcze dwa wątki, panie redaktorze, pytał, łatwiej mi powiedzieć o tym, że ta solidarność, która wtedy powstała, ja nie wiem, tak trochę się zastanawiam, po co jest dyskusja o tym 4 czerwca, bo ja chodzę z Karolem, który siedzi obok mnie, 31 sierpnia, bo to jest ten... Panowie, ja o to właśnie chcę spytać. O to w gruncie rzeczy chcę właśnie spytać. I idę tam składać kwiaty dla pamięci, dla tych ludzi i dla ten... No to skąd pomysł na wielki ruch 4 czerwca? Nie wielki ruch... No to zawłaszczenie święta naszego Solidarności Najważniejszego. To chyba tak mi ten... Znaczy zmiana akcentów tak z tego wielkiego buntu tak przeciwko komunie na tak to, co jest stało się później, na co było pewnego porozumienie, dogadanie na porozumienie, na sprzedanie ten komunie polskiej. No, nie wiem, tak przepraszam. Karol Guzikiewicz, 4 czerwca ma odbyć się wiec, na wiecu ma przemawiać Donald Tusk i Lech Wałęsa. Przecież to są obaj ludzie, którzy związani byli z tym wielkim protestem, z wielkimi protestami, z opozycją antykomunistyczną w latach 80. No tak, i teraz, jako regenci. I teraz mamy problem, bo wiadomo, w Gdańsku stała się tragedia. Ja zaprotestuję w wypadku Donalda Tuska, nie mamy żadnych informacji na ten temat, więc apeluję jednak o odnoszenie się do wiedzy, którą mamy, posiadamy, mówił to Andrzej Kołosiak. Może wiem więcej. Przepraszam, ale nie czas na to. Karol Guzikiewicz kontynuuje. Przede wszystkim wczorajsze spotkanie z panią Dulkiewicz, trochę wymuszone przeze mnie, ale inaczej to wyglądało niż media TVN-u podały. Pani Dulkiewicz zrobiła krok do tyłu, bo już nie chce oplatać pomnika, bo to był jakiś paranoiczny pojazd okrągłym stołem. Już przyłączyła się do postulatu, aby ten kawałek Gdańska był apolityczny, ale jednak nie wszystko, bo jeszcze mamy niespodziankę, że mamy upolityczniony ECS, mamy LGBT w rocznicę dzisiejszej śmierci Ojca Świętego, mamy LGBT w ECS-ie.
Mamy tam dzisiaj konferencję. W Europejskim Centrum Solidarności, które zostało wybudowane na byłych terenach Stoczni Gdańsk. Mówienie o wolności, to nie mówimy o anarchii. Anarchii również, że z żadnym muzeum, czy to Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, czy to w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy w ECS-ie, w żadnym muzeum nie powinna być prowadzona żadna kampania polityczna czy światopoglądowa. A to mamy w Gdańsku. Pierw mieliśmy kontrowersyjną wojnę o Jankowskiego, ale już od kilku dni mamy wojnę z Kościołem o zabranie religii, mamy wojnę o zdejmowanie krzyży w szkołach, więc to zaczyna się wojna ideologiczna. I nikt mi nie powie, że to nie są tylko siły lewicowe, tylko siły związane z tamtym systemem. No tak, ale 4 czerwca Donald Tusk i Lech Wałęsa mają wystąpić. Czy pan się zgadza z tym, o czym tutaj przed chwilą mówiliśmy, o czym mówił Andrzej Kołodziej? Oni niech sobie wystąpią. Znaczy demokracja jest, że mogą sobie występować dla siebie. Na pewno ja wiem na 100%, że Lech Wałęsa jest monitorowany. Lech Wałęsa, że to nigdy mi nie podał do sądu za to, bo tu mówimy często agent. No dzisiaj prawo jest, pani Pawłowicz, zresztą to sprawdziła, lustracji nie może odbyć, bo 10 lat minęło, ale Lech Wałęsa prawnie może i o to apelowałem do niego wielokrotnie, może tak zwaną przeprowadzić. Wystąpić sam, ale nie ma odwagi. Autolustracja, panowie, nie ma odwagi. Dlaczego? Minuty. Bo żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają z W4 i jego poczynania. To by mógłby się oczyścić, jeżeli jest, a on nie chce się oczyścić. A powiem szczerze, że znam z nazwiska agentów, którzy go pilnowali w stanie wojennym i dzisiaj go pilnują. I Lech Wałęsa twierdzę, że jest w dalszym ciągu manipulowany i pilnowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku. No ale coś dziwne, aby już minęło 30 lat. No przecież Służba Bezpieczeństwa nie istnieje od 30 lat. Zdziwię się. Ale Grzegorz Grzegorowski istnieje. No jak? Jeśli mogę się włączyć. Zatrudniony gdzieś tam przez To niech Wałęsa pokaże dokumenty, które ja mam w posiadaniu, że on, bo również Sławomir Cerkiewicz i ludzie, którzy badali to wszystko i to jest zapisane, dlaczego ten został usunięty ze stoczni w 76 roku, bo oficer prowadzący, który ten poprosił swojego szefa, komendanta Ubecji, żeby go zdjąć do archiwum, bo kompromituje służbę. Panowie, jest jeszcze jedna kwestia, która pojawiła się w tej chwili, a jest echem dyskusji, również dyskusji o Służbie Bezpieczeństwa i o jej wpływach. Jak podaje Super Express, rząd rozważa w tej chwili decyzję o ograniczeniu dodatkowych świadczeń, czyli tej 13. emerytury dla osób uwikłanych w aparat bezpieczeństwa PRL. To osoby, które działały w tamtym systemie, funkcjonowały i narobiły wiele szkód czy zła, to są słowa wiceministra rodziny, pracy, polityki społecznej Stanisława Szweda. Ryszard Majdzik, jak te pomysły skomentuje? Czy pan uważa, że rząd powinien podjąć taką decyzję, czy też nie? Jak najbardziej słuszna decyzja. Wreszcie po tych latach, po tej transformacji jest rząd, który podejmuje dla narodu polskiego, dla ludzi, którzy walczyli o Polskę. I tych ludzi, którzy gnębili tych ludzi, patriotów polskich, wreszcie będą mogli nie dostawać tych pieniędzy, które im się nie należą. Oni nawet nie płacili ZUS-ów, nie płacili składek, a brali po 10, po 5, po 6, po 8 tysięcy złotych. A uczciwi ludzie, 10-milionowy ruch społeczny, jakim była Solidarność, pracowali w większości uczciwie za marne grosze i mieli marne emerytury. I teraz tym bardziej popieram jak najbardziej posunięcia rządu w tej sprawie, tej kwestii, że nie powinni zostać z funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa UB. Jak i ci, którzy podpisywali współpracę, jak agent Bolek, czy inni, czy Maleszka z Krakowa, największy agent, prawda, nie powinni tak samo otrzymywać tak zwanej 13 pensji. Andrzej Rozpochowski, to samo pytanie. W pełni słuszne rozważania rządu. No jeszcze tego by brakowało, żeby była ubecja skorzystała, prawda, z tych dodatkowych świadczeń. Powiem tak, w mojej opcji byli bezpieczniacy, czy to z UB, czy z SB, to są tacy sami, a może lepsi zbrodniarze, aniżeli gestapowcy, prawda, i inni z Niemiec, czy z sowieckiego NKWD. Bo sam świętej pamięci Rotmistrz Pilecki powiedział, że Auschwitz hitlerowski
to był pikuś wobec tego, co mu bezpieka gotowała na Rakowieckiej, kiedy go tam więziono, bito i torturowano i w końcu zamordowano. Powiem tak, kiedy był PRL i ci wszyscy bezpieczniacy, którzy jeszcze dzisiaj żyją i aspirują do lepszych wynagrodzeń, jeszcze im mało, to kiedy oni byli ślepym mieczem i nie tylko ślepym mieczem dyktatury PRL-u, to ludzi takich jak my, wszyscy, którzy z panem tutaj dzisiaj, redaktorze, rozmawiamy i wiele tysięcy innych, którzy są w domach dzisiaj w Polsce, ci ludzie byli za swoją postawę patriotyczną, za dążenie do wolności, byli wyrzucani za pysk, z zakładów pracy, skazywani na więzienia, na internowania i na zakaz podejmowania pracy gdziekolwiek. Karol Guzikiewicz, i nie dbano, żaden, tak, żaden esbek nie martwił się, czy chociaż mają złotówkę. Ja bym im nie dał nawet tego świadczenia, które oni mają, zagwarantowaną średnią krajową emeryturę. Ja bym im dał minimalny zasiłek, a resztę do socjalu. I niech się cieszą, że nie siedzą w więzieniach. Karol Guzikiewicz, jedno zdanie. Zabranie tych przywilejów dla służb bezpieczeństwa to przecież jeden z postulatów sierpnia 80. Po 30 sam latach. Pisałem. Sam tutaj kolega pisał, mój starszy. A to... Więc to jest sedno. Rząd PiS-u zrealizował postulat sierpnia 80. Przez 30 prawie lat poprzednie rządy tego nie realizowały. I to jest zadośćuczynienie. I trzeba w końcu zrobić z tym porządek. Niestety, bo ci ludzie, bez względu na to, co będzie. Dzisiaj bardziej potrzebne są pieniądze dla nauczycieli, dla służby zdrowia. A nie jedynki dla esbeków. Za nami. Jeśli mogę, dziękuję jedno zdanie. Nie, już panie redaktorze, musimy kończyć. Jak można nagradzać ludzi na za temat. To, że wyrządzali im krzywdę naszym braciom? Będziemy jeszcze dyskutować. Dziękuję uprzejmie. Michał Rachoń, Debata Jedynki. Do usłyszenia.